Nie, inaczej. Ja ten vlog powinienem nagrywać starym, dawnym aparatem cyfrowym. Nikon Colpix to się nazywał. Jaki to był model, to już nie pamiętam. Ale on miał maksymalną właśnie nagrywalność na 720, jakoś tak. Niesamowite, co panowie? Tyle lat ta koszula przetrwała, mimo że ja ją pokleiłem tak naprawdę taśmą, bo jest troszeczkę rozerwana tu i tam. Wyprałem wszystko, ale jest pamiątka z poprzednich właśnie nagrywań moich patologowskich filmów archaicznych, które nagrywałem na samym początku. Jak wiecie, zaczynam kanał od nowa. Pozwólcie, że otworzę sobie browarka. Wasze zdrówko, zdrówko widzów. Dyskietek jest 390. Nie, żartowałem, dyskietek nie będziemy otwierać w tym odcinku. W tym odcinku otworzymy sobie tą oto ładną, dużą paczuszkę, którą przywiózł DPD. I będzie to taki, można powiedzieć, pierwszy od lat unboxing, który ostatni robiłem chyba z joysticków. Muszę sobie w ogóle zobaczyć na playlistę joysticków, kiedy ja w ogóle jaki joystick otwierałem ostatnio. Bo wydaje mi się, że chyba w 2018, gdzieś tak w połowie chyba 2018 otwierałem ostatnią paczkę z zakupem joysticków. Tak, coś takiego było. I dziś panowie MGR powraca pełnym ryjem, pełną gębą do tego, jak było dawniej, i bardzo dobrze się tak stało. Bo dzięki temu mam jakiś ciekawy pomysł dalej na swój kanał. I będziemy dalej się bawić, tak jak w starym, dawnym stylu. Wyrzucić wszystko, co było wstecz, zapomnieć o niektórych rzeczach, sprawach i zacząć wszystko jeszcze raz od nowa. Dobrze, więc w takim razie zapraszam do dzisiejszego unboxingu. Będzie się kojarzył. Będziemy otwierać sobie tą oto paczuszkę, takim oto nożykiem. Będzie kurde fajnie. Zostańcie sobie do końca tego odcinka, bo chcę dzisiaj wam pokazać, jakie rzeczy przywiozłem do domu z garażu, które mi parę rzeczy tam zostało. Jak widzicie, regał jest pusty. Tutaj w tym miejscu chcę postawić drugi regał. Fajnie by było w takim samym kolorze znaleźć, ale jak będzie inny, to też mi to nie będzie tam przeszkadzało. Tutaj w tym miejscu będę chciał postawić biurko, przykleić sobie plakaciki z jakichś gier ciekawych i zrobić zbieractwo kolekcji, coś na taki sam styl, jak było właśnie poprzednio. Ale na razie zajmiemy się joystickami, bo joysticki to mój ulubiony temat na mój kanał, więc dziś będzie właśnie taka oto niespodzianka, można powiedzieć. Tak, dostaliśmy się już prawie do paczuszki. Ale zadacie pytanie, Gier, otworzysz browarka? Odpowiadam, że nie. Stanowczo odmawiam, także alkoholu nie tykam. Wszystko jest fajnie, ale oprócz alkoholu. Dobra. Wtopa. Nie przyjechało to, co planowałem. Zobaczcie. Zobaczcie, co mi gość przywiózł. Zobaczcie, co mi gość przywiózł, a zobaczcie sobie na zdjęcie aukcji. Nie wiem, co to ma być. Zamawiałem joysticka, gdzie jest opakowanie. No to taki średni ten początek, bym powiedział. Jet Fighter. Tęskniłem za tym joyem, ale zbieram sobie wersje pudełkowe joysticków. Ojej. Pierwszy nieudany unboxing, bym powiedział. Nie zgadza się wszystko tak, jak powinno. Tutaj za kamerą od razu widzicie. To znaczy, wy nie widzicie, ale ja widzę. Od razu wchodzę na eBaya. Pozwólcie, że tym razem zakończę ten odcinek. Następny będzie, można powiedzieć,
za tydzień, bo fajne paczuszki do mnie jadą. Zamówiłem na Słowacji 3 fajne paczuszki i otworzymy je w następny weekend, jak dojadą, nie? To by było fajnie. Ajaj, trochę tak średnio bym powiedział. Dobra, w takim razie ja sobie zaraz wyjaśnię tą sprawę z tymi joystickami, a tym razem chcę wam jeszcze pokazać, co w domu zagościło. Więc tak, dzisiaj z garażu przywiozłem tutaj to opakowanie z tym monitorem, który mam do 286, ten 286 też oczywiście mam w domu. Przywiozłem kierownicę, która jest właśnie pod PS2 między innymi, tutaj jest oczywiście Amiga i tak dalej. No i ogólnie będzie się tutaj ten regał powoli zapełniał, nie? I dobra, to tak by to wyglądało, taki króciutki odcinek, także subskrybować i obserwować i do zobaczyska w kolejnych.